Cześć kochani, jak się okazało, kolejny materiał też ma dźwięk, jakbym nagrywała kalkulatorem. No co, no przepraszam, nie wiem jak to się stało, nie wiem jak to wyszło. Znowu was mogę tylko poprosić o to, żebyście jednak obejrzeli go do końca, bo myślę, że warto. Dajcie znać, czy wam się podobało w komentarzach. Już o tym dźwięku to już nie musicie pisać, że zepsuty, bo wiem. Buziam. Pa. Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj powiemy sobie o tym, że Czarnek znowu w akcji. Tego nie można przegapić. Dowiemy się o tym, co Bosak myśli o Gowinie, a na koniec wyjdzie ciekawostka, taka perełka o Wiedźminie, także subskrybuj, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś i lecimy. Przemysław Czarnek. Ostatnio na Facebooku dostałam zaproszenie, że Przemysław Czarnek zaprasza Cię do polubienia strony Przemysław Czarnek. Także to musi być jakiś znak. No ale co tym razem wymyślili? Jak podaje Radio Z, historia najnowsza, powszechna i polska w ramach XX wieku wejdzie już do szkół w kolejnym roku bądź za 2 lata. Tak zapowiedział właśnie pan minister edukacji Przemysław Czarnek. Zdradził, że uczniowie będą się dowiadywać na nowym przedmiocie m.in. o niemieckich obozach dla dzieci w czasie II wojny światowej. Przemysław Czarnek w pierwszym programie Polskiego Radia przypomniał, że do szkół zostanie wprowadzony nowy przedmiot. Właśnie ta historia najnowsza, powszechna i polska w ramach XX wieku. Wprowadzamy nowy przedmiot z kolejnym rokiem bądź za 2 lata, w zależności jak nam się to uda. Zapowiedział szef resortu edukacji, minister. Zapowiedział też, o czym będą dowiadywać się uczniowie na tych lekcjach historii najnowszej. Czarnek pozytywnie odniósł się do apelu Rzecznika Praw Dziecka, który zwrócił się do ministra edukacji, by uczniowie poznawali historię męczeństwa dzieci polskich. Czy pan redaktor myśli, że dzisiaj wielu młodzieńców lub wiele dzieci zna sytuację dzieci w niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci w Łodzi? Czy w ogóle młodzież ma świadomość, że w czasie II wojny światowej Niemcy urządzili obozy koncentracyjne również dla dzieci? W Łodzi był tragiczny obóz koncentracyjny dla dzieci. Czy wiele dzieci i młodzieńców zna tę historię? Zna historię tych dzieci zabieranych brutalnie rodzicom przy pacyfikacji Zamojszczyzny i wywożonych do Niemiec? Do tej pory ich nie odnaleziono. Niektórzy wrócili, mówił Czarnek. Dopytywany, czy nie są to zbyt drastyczne treści, które u najmłodszych uczniów mogą wywołać traumę, minister zaprzeczył. Takie tezy podejmują te same osoby, które w pierwszych 20 latach III Rzeczpospolitej urządziły w szkołach pedagogikę wstydu i pokazywały wyłącznie złe karty historii Polaków jako szmalcowników. Jako tych, którzy wydawali Żydów Niemcom, jako tych, którzy tak naprawdę byli współsprawcami. Nie, to są środowiska, które absolutnie nie mają na myśli dobra polskich dzieci, dobra polskiej młodzieży w sensie znajomości historii, uważa Czarnek. Minister edukacji podkreślił, że w jego mniemaniu martyrologia też jest tą rzeczą, która powinna być znana polskim dzieciom i polskiej młodzieży. Historia obozu dla dzieci w Łodzi czy dzieci z Zamojszczyzny jest historią nieznaną i to jest wstyd dla państwa polskiego, podsumował Czarnek. No i teraz to mnie pan zaskoczył, panie Czarnek, ale serio, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, choć sama nigdy przedmiotu historii nie lubiłam. Strasznie męczyło mnie przepisywanie książki do zeszytu i zapamiętywanie jakichś tam dat, które w niczym mi życia nie ułatwiły. I był to najnudniejszy przedmiot według mnie, jednak wiem teraz jako dorosły człowiek, że to nie wina samego przedmiotu, tylko nauczyciela, że nie potrafił po prostu przekazać wiedzy i prowadzić lekcji tak, żeby było ciekawie. Hajs, brawo! Bo teraz na przykład, jak oglądam sobie historię bez cenzury, to dlatego, że jest to bardzo ciekawe i faktycznie historia XX wieku to coś, czego mi brakowało w szkole. Tak naprawdę tę wiedzę zdobywałam od mamy czy babci, a przecież tyle się działo. I oczywiście, o ile nie będzie to jakaś zmieniona historia na modłę Czarnka, wiecie, tak jak to Rusy zmieniali podręczniki za komuny w polskich szkołach, to plan jest dobry. Powinno się młodzież uczyć o tym, o tych najważniejszych czasach dla Polski w sumie. Także, no panie Czarnek, nie sądziłam, że przyjdzie kiedyś taki dzień, że się z panem zgodzę. No, ale nie będę udawać, że mi się nie podoba, nie? Oby jeszcze tylko nauczyciele zaczęli zaangażowanie przekazywać tę wiedzę, to już będzie super. O panu Bosaku dawno nie słyszałam. Znaczy nie słyszałam.
Słyszałam, jak jedna dziewczyna powiedziała mi, że chciał zamykać homoseksualistów w więzieniu i nie chciała nawet słuchać, że to nie on mówił. Bo jak to mówił Mencen, specem od homoseksualistów w Konfederacji jest pan Braun. On się tam zna na tym wszystkim. No, ale dobra, bo to nie o to chodzi. Jak podaję do rzeczy, o postać wicepremiera był pytany w poniedziałek w programie Młodzież versus Politycy na kanale My Politics jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak. Przedstawiciel jednej z młodzieżówek zapytał polityka o to, czy w Konfederacji znalazłoby się miejsce dla bezkręgowca Jarosława Gowina. Bosak zaznaczył, że odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nie, nie znalazłoby się. Nam się bardzo wiele elementów polityki Jarosława Gowina nie podoba. W retoryce może jest coś, z czym moglibyśmy się zgodzić. On generalnie w swojej retoryce akcentuje ochronę wartości rynkowych. Mówi, że podatki nie powinny rosnąć, przedsiębiorcy powinni mieć warunki do rozwoju. Wydaje mi się, że to wynika z tego, jaką tekę w rządzie dostał i tak staram się pozycjonować, tłumaczył wiceprezes Ruchu Narodowego. Natomiast już jego głosowanie, jak pan słusznie zauważył, używając tego niezbyt mu przychylnego określenia bezkręgowiec, już nie świadczą o tym. On jedno mówi, drugie robi, są granice wykręcania kota ogonem, skoro jest się w rządzie, który prowadzi politykę lewicowo-gospodarczą, to nie można pozować na wielkiego rynkowca, a tak robił Jarosław Gowin. To tylko jednak wierzchołek góry lodowej, zastrzeżeń do niego, bo mówił wiele rzeczy, z którymi się nie zgadzamy w sposób fundamentalny, powiedział Krzysztof Bosak. Oczywiście ja się z panem Krzysztofem Bosakiem zgadzam. Zresztą często się z nim zgadzam, o ile nie chodzi o mieszanie wiary z polityką, bo ja tego nie znoszę. I nikt mnie nie przekona, że to jest dobre. Nawet Krzysztof Bosak. I przez to właśnie się dzielimy, niestety. Co do głosowania w Sejmie, to Konfederacja też nieraz dała popis taki, że szkoda słów. Także nie ma co komuś wypominać, jak samemu nie wstawiało się za ludźmi, bo wstrzymywanie się od głosowania to takie przyzwolenie na to, co się dzieje. Ale to już inna para kaloszy. Nie cieszę się, że mimo wszystko Konfederacja jednak ma jakieś takie swoje zasady i nie przyjmuje każdego paprocha w swoje progi, bo czy się z nimi ideologicznie zgadzam, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Bo chodzi mi tutaj o to, że konstrukcję swojego ugrupowania mają dobrą. I pewnie właśnie dlatego, że nie zbierają tych okruchów ze stołu, jak Hołownia na przykład, nie? Przyznać się, kto gra w Wiedźmina, tego Go. Znaczy, on się tak nie nazywa Go, ale w sensie jak Pokemony Go, to Wiedźmin. To ten, co zmusza nas do wyjścia z domu. Powiem wam, że Maciek jakiś czas temu wstał o 4 rano, bo o świcie musiał wyjąć miecz ze skały. No także dla tak wielkich fanów powstało coś jeszcze, jak podaje It Hardware. Zostań Wiedźminem i przeżyj przygodę życia, zachęcają organizatorzy na stronie internetowej. Jeśli rzeczywiście myśleliście o tym, by przenieść się do uniwersum stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego, prawdopodobnie będzie to dla was nie lada przeżycie. Witcher School organizuje LARPy, czyli terenowe imprezy w stylu role-playing. Takie na żywo, już od dłuższego czasu. Szkoła zorganizowała 32 pozycje i wyszkoliła 2335 Wiedźminów. Poziom tych imprez jest na tyle szeroki, że organizatorom udało się pozyskać licencję od CD Projekt Red. Witcher School to firma organizująca od lat LARPy inspirowane grami serii The Witcher oraz sagą Andrzeja Sapkowskiego. Od teraz działa na bazie oficjalnej licencji CD Projekt. Także jeśli chcielibyście wziąć udział w licencjonowanym szkoleniu dla Wiedźminów, wciąż macie na to szansę. Co prawda bilety na najbliższą edycję zaplanowaną na 9-12 września w Zamku Grodziec są już wyprzedane, ale można wykupić wstęp na kolejne wydarzenia. 30 września, 3 października zamek Moszna, 7-10 października zamek Moszna, 28-31 zamek Czocha. Co prawda cena takiego szkolenia trochę zwala z nóg, jednak jeśli ktoś jest prawdziwym panem, to zrezygnuje z wakacji, żeby tam się dostać. Podoba mi się to, że dla dorosłych organizuje się tak integrujące spotkania. Cieszę się, że coraz więcej zajęć powstaje nie tylko dla małych dzieci, co prawda za sporą opłatą, bo tam chyba ponad 2000, ale jednak.
Ja jeszcze kiedyś wybuduję plac zabaw dla dorosłych, bo na takim też bym sobie pośmigała, a miasta mogłyby też zadbać o rozrywkę dla dzieciaków w wieku 13-17 lat, bo ta grupa społeczna jest moim zdaniem bardzo dyskryminowana. Na plac zabaw za duzi, do baru za mali. No, gdzie takie dzieciaki mają spędzać ten czas? Zostaje siedzenie na murku, na ławce lub przed komputerem, bo ten problem już był, jak ja byłam w takim wieku i dziwi mnie to, że nie został w ogóle rozwiązany. I to w wielu miejscowościach. Postawiam taki skatepark i cześć jak czapka. To nic, że nie każdy lubi lub umie lub może z niego korzystać, ale dopóki rodzice się na to godzą, to tak jest. Żegnam, do zobaczenia jutro o 19:00. Maciek pewnie wpadnie do nas tutaj, bo pogadamy sobie o ekologii, jak bardzo świat robił źle. Słowo na koniec odcinka to historia, a ja buziom. Ach.